Dzień dobry, Marcin do Was. Witam. Witaj. Fotograf National Geographic. Tak. I ambasador Olympusa. Bo spotykamy się w związku z eventem, jak to się mówi, który dzieje się we Wrocławiu. Ładne polskie słowo. Ładne tak. Polskie, tak. Ale nazwa eventu też ładna, bo Olympus Perspective Playground. No, myślę, że bardzo ciekawe wydarzenie. No właśnie, widziałem zdjęcia, przynajmniej część tam mi udostępniono, zdjęć, które tam można zobaczyć. Właśnie nie wiem, jak to nazwać, bo to jest takie interaktywne wszystko trochę, to co tam się dzieje. Można robić własne zdjęcia, można się bawić tym. To jest takie wydarzenie, które to nie jest zwykła wystawa fotografii, prawda? Nie, znaczy to nie jest... Znaczy, oczywiście przy okazji wydarzenia jest też wystawa fotografii, taka jaką znamy od zawsze. Natomiast to jest takie miejsce, w którym jesteśmy w stanie troszkę pobawić się fotografią. To jest takie miejsce, które jest związane w zasadzie ze wszystkim, związane ze światłem. Czyli mamy tam zarówno instalacje artystyczne, które fotografowane na przykład na długim czasie wyglądają zupełnie inaczej niż to, co widzi ludzkie oko. Mamy różnego rodzaju też instalacje, które dotyczą złudzeń optycznych. Wchodzimy, dostajemy wypożyczony aparat i z tym aparatem się bawimy po prostu, odwiedzając poszczególne punkty na wystawie. Słyszałem, że tam może, że dostaje się też, tak, na pamiątkę to, co się sfotografowało. Tak, znaczy wychodząc z imprezki dostajemy kartę pamięci, na której jest zapisane to, co zrobiliśmy i też jakby mamy możliwość korzystania ze wsparcia osób, które są na miejscu. Jak duża jest ta wystawa tam we Wrocławiu? Jeżeli dobrze pamiętam, to hala ma 2000 metrów kwadratowych. Czyli można trochę czasu spędzić. Można. Oczywiście pytanie, jak będzie... Ja byłem na czymś takim w Kolonii, natomiast oczywiście pytanie, jak dużo będzie punktów i jak duże to będą instalacje, bo tego jeszcze nie wiem, dlatego że będę tam dopiero 20. Mhm. Co Ciebie osobiście najbardziej pasjonuje w fotografii? Znaczy, tylko nie mówię, z fotografia. Co jest taką, wiesz, co Ciebie przyciągnęło w ogóle do robienia zdjęć? Znaczy, możliwość... Przepraszam jeszcze, bo gadułem dzisiaj, jestem z rana. Bo bycie fotografem National Geographic to jest coś jednak. To... Ale to też jest, to też, to wynika z paru rzeczy. To wynika przede wszystkim z pasji, bo ja wychodzę z założenia, że jeżeli zajmujemy się czymś, co lubimy, kochamy i czemu chcemy poświęcać czas, to tak naprawdę każdy ma szansę ten cel sobie gdzieś osiągnąć. Co mnie przykuło, ja jestem też w takiej dosyć wąskiej dziedzinie fotografii, bo ja się zajmuję fotografią podróżniczą i przyrodniczą. Wąskie jak wąskie. No, wąskie jak wąskie, ale na przykład nie zajmuję się aktem, albo nie zajmuję się... A próbowałeś? Próbowałem. Próbowałem kiedyś na warsztatach u Wacława Wantucha. No fajne też, ale no nie można mieć wszystkiego. Też ładne widoki po prostu. Oczywiście, też ładne widoki. Tak więc ja raczej zwierzątka, też nagie, no bo jakby... Nic nie jesteśmy w stanie zmienić. Dla mnie jakby najpiękniejszą rzeczą w tego typu fotografii jest to, że jestem w stanie przywozić obrazy z wyjazdu. Znaczy jestem w stanie pokazywać i opisywać to, co widziałem, ale też pokazywać przez pryzmat swojej osoby. Znaczy, ja to też zawsze podkreślam, że fotografia nie jest taką wierną kopią rzeczywistości, tylko korzystając z aparatu mamy możliwość... Opowiadasz swoją historię. Tak, ale w jakiś sposób kreatywnie też można nad tym zdjęciem popracować. To, co troszkę wspomniałem o tym Perspective Playground, że zupełnie inaczej patrzymy na coś gołym okiem, a zupełnie na coś przez aparat. Znaczy, mamy do dyspozycji, nie wiem, długie czasy ekspozycji, mamy różny balans bieli, mamy lampę błyskową, którą możemy wykorzystać w odpowiedni sposób. A czy ty tolerujesz, że tak powiem, działania postprodukcyjne, czyli ten umowny Photoshop? Tak, ale to też jest dłuższy temat. Znaczy, w dzisiejszych czasach każda fotografia wymaga tego, żeby ją wywołać. Jeżeli robimy zdjęcie w RAW-ie, to robimy na cyfrowym negatywie. I tak było zawsze. Znaczy, mieliśmy negatyw, z tym negatywem wchodziliśmy do ciemni, dobieraliśmy sobie, nie wiem, twardość papieru, stosowaliśmy różne rodzaju filtry, czy nawet maskowaliśmy coś pod powiększalnikiem. Natomiast ja jestem też w jakiś sposób ograniczony etyką takiej fotografii przyrodniczej, czy fotografii prasowej, czy obostrzeniami, które są na przykład na mnie nakładane przez redakcję, czyli moja obróbka, mój ten postprocessing
nie zezwala na przykład na to, żeby dodawać albo usuwać elementy, czyli ja nie tworzę kolażu z 3-4 zdjęć, wklejając nie, piękne niebo zrobione w czwartek z jeleniem zrobionym miesiąc wcześniej. Nie twierdzę, że to jest złe, znaczy uważam, że w fotografii każdy powinien znaleźć sobie miejsce i robić to, co lubi. Znaczy mówisz o takim Photoshopie ekstremalnym. Tak. Znaczy z mojego punktu widzenia jakby jest to coś, czego ja nie akceptuję, ale też nie chcę tego krytykować, no bo jest to też jakaś tam forma sztuki, dziedzina sztuki, natomiast uważam, że mówiąc o fotografii takiej prasowej, czy fotografii reporterskiej, czy fotografii krajobrazu, powinniśmy być troszkę bardzo szczerzy wobec odbiorcy. I to jest coś, czego dzisiaj nam w dzisiejszych czasach zaczyna trochę brakować. Właściwie człowiek nie wie, czy to, na co patrzy, jest prawdziwe, tak. Czy to właśnie jest zmontowane, sklejone w Photoshopie i tak naprawdę można się nabrać. Można się nabrać i dla mnie na przykład jest podstawowe pytanie, czy ja oceniam kunszt artysty jako fotografa, który doskonale posługuje się aparatem fotograficznym, ma wiedzę na ten temat i potrafi zrobić zdjęcie z pomocą aparatu fotograficznego, czy patrzę na kunszt człowieka, który jest grafikiem komputerowym, który jest w stanie w Photoshopie złożyć zdjęcie, które będzie wyglądało bardzo realistycznie jak prawdziwe, ale będzie już takim kolażem. Tylko tak jak mówię, nie krytykuję tego, tylko uważam, że powinno być takie mocne rozgraniczenie i tak samo uważam, co zresztą... No i uczciwość, prawda? Bo tak. Tak, to widać na wielu konkursach. A zdarza ci się, że jak znasz ten światek fotograficzny, takie głośne wpadki, gdzie ktoś właśnie próbował oszukać i został przyłapany? No jest wiele takich historii, poczynając od polskich konkursów fotograficznych, fotografii prasowej, a kończąc na światowych konkursach fotografii prasowej. No, a na co oni liczą, powiedz? Bo to jednak eksperci rozumiem, że są w stanie rozpoznać. Nie? Pewnie to, co jest jakimś motywem do działania, to sława i nagrody. No, patrząc przez Wildlife Photographer of the Year, jest taki konkurs, to chyba najbardziej prestiżowy konkurs w takiej mojej branży, organizowany przez Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. No to tam jednym z wymogów stawianych w regulaminie jest to, że fotografujemy dzikie zwierzęta. I jedna historia była głośna, gdzie sfotografowany wilk okazało się, że jest wilkiem z takiego parku dzikich zwierząt. A druga, jeszcze bardziej kuriozalna historia była taka, że sfotografowany, już nie pamiętam jaki zwierzak, ale okazało się, że jest zwierzakiem wypchanym. Tak więc są sposoby na to, żeby zrobić dobre zdjęcie. Wystarczy wziąć wypchanego zwierzaka i mamy już czas na to, żeby popracować sobie nad kadrem. Ale na szczęście w czasach internetu to są rzeczy bardzo łatwe do wyłapania przez publiczność, dlatego że no jeżeli ktoś zajmuje się wypychaniem zwierząt i patrzy i mówi, to jest Wojtek, ja go wypychałem przecież w 76, to wiadomo, ja go poznaję. Znam głównie fotoreporterów, którzy zajmują się pracą taką prasową, bieżącą lub korespondentów wojennych. I ci drudzy szczególnie mówią o tym, że kiedy mają aparat przed sobą, to tak jakby znikali dla otoczenia, że chowają się trochę za tym aparatem i dzięki temu tak patrzą, mają szersze spojrzenie na to, co się przed nimi dzieje. Ty też masz takie jakieś poczucie, że ten aparat przenosi cię w inny wymiar? Trochę przenosi, bo widzimy inaczej. Znaczy, dobierając sobie ogniskową, patrzymy na wycinek rzeczywistości, patrzymy przez ramkę, patrzymy przez matówkę czy przez wizjer elektroniczny. Natomiast z mojego punktu widzenia to też ma wady. Znaczy, bardzo łatwo jest na tyle się skoncentrować na tym, co widzimy w wizjerze, że przestajemy zauważać rzeczy, które są dookoła nas. I ja na przykład uważam za dobry sposób, w momencie, jeżeli gdzieś się pojawiamy, fotografując na przykład zwierzaki, dać sobie trochę czasu i porozglądać się, jak one się zachowują, co się dzieje dookoła nas, czego się możemy spodziewać, jakie zachowania będą takimi... Musisz się na tym znać po prostu. Też trzeba. Znaczy, no oczywiście wiadomo, że nie da się być alfą i omegą, natomiast podchodząc do jakiegoś tematu, dobrze jest na jego temat jak najwięcej wiedzieć. I to się tyczy nawet zwykłej fotografii podróżniczej, gdzie trafiamy do jakiegoś kraju, trafiamy do jakiejś innej kultury, no i jako goście musimy wiedzieć, jak się zachować. Musimy wiedzieć, co nam wolno, czego nie wolno, czego nam nie przystoi. To samo jest w świecie zwierząt. Tak samo my powinniśmy być tam po prostu takim cichym obserwatorem, który nie przeszkadza, nie szkodzi tym zwierzętom.
jakby jest to chyba najważniejsze. I do tego trzeba wiedzieć po prostu, jak to robić. Powiedz, czy jak, ile najdłużej czasu spędziłeś gdzieś tropiąc jakieś zwierzę albo polując, w cudzysłowie polując, na ujęcie? Ja jestem, jakby nie jestem takim fotografem, no mam wielu takich znajomych, którzy są takimi bardzo zapalonymi fotografami dzikiej przyrody. No chociażby świętej pamięci Artur Tabor, który fotografował też dużo dzikich zwierząt, między innymi poświęcił bardzo dużo swojego czasu na fotografowanie sów. Ale to są ludzie, którzy są w stanie w czatowni spędzić po kilka dni, czy nawet kilkanaście dni, czekając na ten odpowiedni moment. Mi troszkę brakuje może chęci, może pasji do takiego spędzania dużej ilości czasu w czatowni. Więc raczej te zwierzęta, które fotografuję, są takimi zwierzętami, które są dosyć łatwo dostępne. Czyli jeżeli jest to kolonia fok, no to wiadomo, że przychodzę i ta kolonia fok tam jest. Jeżeli są to niedźwiedzie na Kamczatce, no to wiadomo, że staję nad Jeziorem Kuryckim i dookoła mnie jest kilkanaście niedźwiedzi. A takie niedźwiedzie to chyba takie zabawy z niedźwiedziami, mówię, fotografowanie, lekko niebezpieczne są. Zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że jest to dziki zwierzak i nawet jeżeli nam się wydaje, że bardzo dużo na ten temat wiemy i że poznaliśmy właśnie zachowania tych zwierząt, to zawsze musimy pamiętać o tym, że on może akurat wstać lewą nogą, więc trzeba, oczywiście jakby kwestie bezpieczeństwa są najważniejsze, oczywiście często też jest tak, że gdzieś tam jesteśmy na granicy, no bo chcemy zrobić lepsze zdjęcie, w związku z tym pozwalamy sobie na więcej, ale trzeba to robić uważać, ostrożnie, oczywiście. Trzeba to robić z wyczuciem. Wróćmy do Olympus Perspective Playgrounds, wystawy, która zaczyna się we Wrocławiu. Powiedz, bo ty będziesz tam prowadził warsztaty, tak? Prowadzę warsztaty. Na warsztaty, w ogóle na całą imprezę można się, czy trzeba się zarejestrować. Jakby wstęp jest bezpłatny, trzeba wejść na stronę perspectiveplayground.com i tam wypełnić formularz i się zarejestrować. Mam prelekcję dotyczącą zarządzania barwą, mam prelekcję dotyczącą fotografii właśnie podróżniczej, mam prelekcję dotyczącą, z taką ładną nazwą, backstage fotografa National Geographic, gdzie troszkę opowiadam i zdradzam kulisy takiej pracy, właśnie takiej pracy w terenie. No to polecamy wszystkim, bo to ciekawe historie, zresztą słyszycie, ile interesujących historii do opowiedzenia. Co według ciebie, czy ty znasz te wszystkie iluzje i instalacje, które tam będą? Nie, znaczy nie mam pojęcia, jak będzie wyglądało, co będzie we Wrocławiu, natomiast wiem, że robią to ludzie, którzy mają w tym doświadczenie, znaczy jest to grupa artystów z całej Europy, która coś takiego szykuje, natomiast będzie to dla mnie też niespodzianką. Powiedz mi, to wydarzenie, ten event, jak to pięknie zacząłem w ogóle nazywać, czyli Olympus Perspective Playgrounds, do kogo jest skierowany? Do każdego? Do każdego. Do każdego, kto... W moim odczuciu do każdego, kto chce popracować z aparatem, ale zarówno osoba początkująca, jak i profesjonalista, myślę, że będzie się tam dobrze bawił. Osoby, które są początkujące, mają tę możliwość, że po prostu mają wsparcie osób, które coś są w stanie podpowiedzieć, ale tak naprawdę dla każdego, bo no, tak jak wystawa sztuki, no troszkę w zasadzie... Jest to jakąś formą wystawy sztuki. Marcinie, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Z Marcinem Dobasem, fotografem National Geographic, można się spotkać we Wrocławiu. Jeszcze raz, kiedy będziesz? Od 20 jestem, natomiast od 20. Od jutra można się tam pojawić. Olympus Perspective Playgrounds we Wrocławiu, polecamy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Udanych łowów z aparatem. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. We'll be right back.